Ruszyliśmy. Zawody o Puchar Długiego rozpoczęte. Jesteśmy w miejscowości Osiek, nad jeziorem Osiek, bo tu jutro o godzinie 7.30 na tę wodę ruszy 100 łódek i 200 uczestników walczących o ten właśnie puchar. Blisko 80 ekip już zapisanych u organizatorów. Pozostali prawdopodobnie dojadą jutro. Jest już ognisko, jest już dobre jedzenie, jest wspaniała atmosfera. Dużo rozmów o tym, co się będzie działo przez najbliższe dwa dni. Tutaj w gminie Dobiegnie i w gminie Strzelce Krajeńskie, gdzie odbywać będzie się wspomniana rywalizacja. Jakub Drelich, czyli główny organizator tego wydarzenia, powie Wam, o czym musicie pamiętać na kilka godzin przed rozpoczęciem tejże imprezy. Łodzie możemy wodować jeszcze jutro od godziny 4 do godziny 6.30. Od godziny 6 będzie sprawdzenie łodzi, o 6.30 odprawa sędziowska i rozpoczęcie zawodów. Musimy pamiętać, żeby każdy z uczestników posiadał kamizelkę odblaskową, bo tylko przez założenie kamizelki będziemy mogli zgłosić to, że mamy rybę i dzięki temu sędzia będzie widział, że może podpłynąć i taką rybę nam zmierzyć i wpisać do protokołu. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Mamy ponad 80 teamów zgłoszonych. Czekamy na rozpoczęcie zawodów.